Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem SKYDOOM 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony SKYDOOM, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 największych upgrade'ów Polaków, które zobaczymy w FIFA 20. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, bo to mi pomaga w dalszym rozwoju kanału. A teraz już przechodzimy do pierwszego zawodnika i jest nim Szymon Żurkowski, który w FIFA 19 ma 70 overalla. Uważam, że w następnej FIFA dostanie plus 4 do oceny ogólnej, ponieważ teraz będzie grał w mocniejszej lidze, do tego ma za sobą udany sezon, był wyróżniającą się postacią na Mistrzostwach Europy, do lat 21 oczywiście. Nawet myślałem nad tym, żeby dać mu już złotą kartę, ale wydaje mi się, że jej aż tak nie zaszaleje i Żurkowski będzie miał nadal srebrną kartę. Ale jeżeli wy uważacie inaczej, to napiszcie o tym w komentarzach. Drugim zawodnikiem też jest piłkarz Fiorentiny, oczywiście mam na myśli Drągowskiego, który pół roku przesiedział na ławce, później udał się na wypożyczenie do Empoli i tam grał po prostu fantastycznie. Uratował nieraz cenne punkty dla drużyny Azurich, pobił nawet rekord Serie A w ilości obronionych strzałów w jednym spotkaniu, było to w meczu z Atalantą i reprezentant Polski obronił wtedy 17 strzałów. Teraz powraca do Fiorentiny, podobno ma być bramkarzem numer 1, ale zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Kolejnym zawodnikiem jest znowu bramkarz i jest to Rafał Gikiewicz. Goalkeeper Unionu Berlin, najmłodszy nie jest, więc ktoś może powiedzieć, że przez swój wiek nie dostanie dużego upgrade'a, ale jeżeli gość wywalczy awans do Bundesligi, był najlepszym bramkarzem ligi, a pamiętajmy, że w tej lidze grał chociażby taki bramkarz jak Horn, więc moim zdaniem złota karta powinna być formalnością, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja przewiduję, że ten zawodnik będzie miał 76 overalla. Damian Kondziur też się znalazł w moim zestawieniu, w obecnej edycji FIFA ma 69 overalla, w następnej uważam, że może mieć 75 oceny ogólnej i szczerze na początku nawet o nim nie pomyślałem, jak już wrzuciłem go do moich eliminacji, że tak powiem, to chciałem go odrzucić, ale jak kogoś pytałem ze znajomych, to każdy mówi, że Kondziur musi się znaleźć w takim zestawieniu. Więc uznałem, że go umieszczę, ale sam do końca nie jestem pewien, czy ten zawodnik zasłuży na duży upgrade. Napiszcie, czy słusznie umieściłem tego gracza w dzisiejszym filmie. To jest zawodnik, który na Mistrzostwach Europy do lat 21 pokazał się chyba najlepiej z całej reprezentacji Polski. Chodzi mi oczywiście o Krystiana Bielika. Jeżeli chodzi o jego grę w tym sezonie, no to był na wypożyczeniu z Arsenalu do trzecioligowego Charlton Athletic. Zagrał w większości spotkań, był wybierany do 11 miesiąca. Z jego pozycją nie jestem pewien, bo wiem, że raz gra na środku obrony, raz na defensywnym pomocniku, więc ciężko było mi wybrać tutaj pozycję. Jak ktoś bardziej śledził go w tym sezonie, no to niech napisze, na jakiej pozycji grał częściej Bielik. No i czy mój upgrade jest słuszny, czy jednak zrobiłem jakąś głupotę. Koniecznie napiszcie. Wyróżniłem też zawodnika, który w tym sezonie wygrał polską ekstraklasę, był ważną postacią przy tym sukcesie i tym zawodnikiem jest Patryk Dziczek. Dzięki fantastycznej dyspozycji w tym sezonie możliwe, że zmieni klub, podobno ma się przenieść na włoskie boiska, póki co mówi się o 4 klubach: Udinese, Atalancie, Parmie i Spal. Jestem ciekaw, czy ten gracz przejdzie w tym okienku, czy jednak powalczy z Piastem o Ligę Mistrzów. Jeżeli chodzi o jego upgrade, to dałem mu aż plus 7. Jeżeli Dziczek zmieni klub, no to taki upgrade jest bardzo prawdopodobny. Teraz najbardziej wyczekiwany zawodnik, czyli Krzysztof Piątek, o którym przed sezonem wiedziało niewielu, a teraz jest jednym z najskuteczniejszych napastników w Europie. Jestem ciekaw, jak poradzi sobie w następnym sezonie, miejmy nadzieję, że taka forma nie była jednorazowa i Piątek dalej będzie tak skuteczny. Ja uważam, że polski napastnik będzie miał 83 overalla w FIFA 20, wątpię, żeby dostał więcej, ale wszystko jest możliwe, może jej nas zaskoczy, a wy koniecznie napiszcie, ile waszym zdaniem Piątek będzie miał oceny ogólne. Ostatnią trójkę rozpoczynam od Kamila Grabary. Bramkarz Liverpoolu był na wypożyczeniu w lidze duńskiej, radzi sobie tam bardzo dobrze, na Mistrzostwach Europy do lat 21 też pokazał się ze świetnej strony, podobno też chce zmienić klub, aby być pierwszym bramkarzem, wcześniej mówiło się o tym głośniej, teraz sprawa ucichła, ale zobaczymy, jak to będzie. FIFA 19 ma 59 overalla, ale w FIFA 20 myślę, że karta Kamila Grabary oceniona na 67 jest bardzo prawdopodobna i teraz tak zupełnie szczerze, przy tym zawodniku kierowałem się głównie opinią innych osób, bo ja grę Kamila widziałem tylko na Mistrzostwach Europy i na kompilacjach, więc moja ocena może być dość średnia.
ale to już zostawiam dla was do oceny. Janka Bednarka umieściłem już w jednym z odcinków, był to film z największymi upgrade'ami i w tamtym zestawieniu Obrońca Świętych był jedynym Polakiem, a teraz umieściłem go na drugim miejscu, bo przypomniałem sobie o jeszcze jednym graczu, który ten upgrade w mojej opinii będzie miał większy. W sumie śmiesznie wyszło, ale o tamtym graczu powiem zaraz. A Bednarka nie będę ponownie jakoś opisywać. Jeżeli chcecie jakiś krótki opis, jak wyglądał jego sezon, no to zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, bo nie widzę sensu, abym mówił dwa razy o tym samym. Tak mi się wydaje, że to dobra decyzja. I na koniec mamy chyba największe odkrycie tego sezonu, jeżeli chodzi o polskie boiska, czyli oczywiście o Sebastiana Walunkiewicza. Obrońca Pogoni zagrał swój pierwszy pełny sezon w Ekstraklasie i zaprezentował się tak dobrze, że już został sprzedany do Cagliari. Myślę, że tam też na spokojnie może się wbić do pierwszego składu, bo dużej rywalizacji na środku obrony w tym klubie nie ma. W FIFA 20 uważam, że ten zawodnik dostanie największy upgrade z Polaków, bo obecnie jego overall nie jest adekwatny do jego gry. Może przesadziłem trochę z tym upgrade'em, ale wy na pewno napiszecie, czy dałem dobrą ocenę, czy jednak przesadziłem. No mam nadzieję, że nie przesadziłem. A to koniec tego filmu, standardowo napiszcie, kogo waszym zdaniem zabrakło. Pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, wpadajcie w linki w opisie. Mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem, yo!